Krwawnik pospolity jest dobrze znaną rośliną, ponieważ często można go spotkać na pastwiskach i poboczach dróg. Picie herbaty z krwawnika ma wiele korzyści zdrowotnych. Istnieją nawet przesądy dotyczące tej rośliny. Na przykład w Chinach mówią, że odpędza strach i chroni przed złem. Młode małżeństwa wysyłały sobie nawzajem kwiaty krwawnika, aby utrzymać parę przez 7 dni. Nie obiecujemy Ci tych efektów, ale opowiemy Ci o wszystkich korzyściach zdrowotnych, dlatego oglądaj dalej. Oto 10 korzyści zdrowotnych wynikających z herbaty z krwawnika. Krwawnik ma właściwości ściągające, więc herbata i nalewki są skuteczne w przypadku nieżytu nosa i przekrwieniu błony śluzowej nosa. Mogą być stosowane w leczeniu alergicznego zapalenia spojówek. Picie herbaty z krwawnika łagodzi objawy grypy i sezonowe przeziębienia, pomaga obniżyć temperaturę ciała i sprzyja poceniu się. Herbatka z krwawnika zapobiega reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Pomaga poprawić krążenie krwi i wypłukać kwas moczowy ze stawów. Organizm jest lepiej dotleniony i bardziej sprężysty. Substancje zawarte w tej roślinie leczniczej sprzyjają poceniu, dlatego krwawnik pospolity jest bardzo skuteczny w detoksykacji. Ponieważ poprawia krążenie i pomaga wypłukać toksyny z organizmu, krwawnik jest dobrym sojusznikiem układu odpornościowego. Efekt zmniejszający przekrwienie. Nalewki z krwawnika zalecane są do leczenia objawów spowodowanych sezonowymi lub uporczywymi alergiami. Ich stosowanie ogranicza wydzielanie wydzieliny i łagodzi kaszel wywołany alergicznym nieżytem nosa i astmą. Ma szczególny wpływ na łagodzenie objawów wywołanych przez wirusy. Herbatka z krwawnika poprawia trawienie i wspomaga wchłanianie jelitowe. Zapobiega wzdęciom i zwiększa apetyt. Reguluje ciśnienie krwi i zapobiega krwawieniom wewnętrznym. Efekt stosowania krwawnika jest szczególnie widoczny u osób ze skłonnością do siniaków i krwawień. Korzystny efekt obserwuje się również u kobiet z obfitymi miesiączkami. Krwawnik bowiem pomaga kontrolować krwawienie i zmniejsza ból. Herbatka z krwawnika zapobiega zatrzymywaniu wody w organizmie. Jak powiedzieliśmy, jest dobrym środkiem moczopędnym, ale nie najlepszym sprzymierzeńcem w dietach. Zawarte w kwiatach krwawnika olejki eteryczne i substancje lotne pomagają rozluźnić organizm. Dlatego zaleca się picie herbaty przed snem, aby dobrze spać. Picie herbaty z krwawnika każdego ranka pomoże zapobiegać i leczyć hemoroidy. Herbata z krwawnika pomaga również złagodzić migreny, a także niektóre bardzo irytujące silne bóle głowy. Aby pozbyć się migreny, zaleca się spożywanie 2 filiżanek tej herbaty dziennie, zwłaszcza rano przed śniadaniem. Jak przygotowuje się napar z krwawnika? Aby go przygotować, musisz wziąć łyżkę stołową rośliny i zalać ją 250 ml wrzącej wody. Wywar należy trzymać przez 15 minut w temperaturze pokojowej, a następnie odcedzić i wypić na czczo. Pij 2-3 filiżanki naparu dziennie przez 30 minut przed posiłkami. Czy kiedykolwiek piłaś herbatę z krwawnika? Jak smakuje? Napisz w komentarzach.